Cześć widzowie. Jak pamiętacie, montując Webasto, miałem podłączone do filtra paliwa, nadal jest w ten sposób podłączone, z tym, że pompkę miałem zainstalowaną mniej więcej w tych okolicach. I to był błąd. Wzorowałem się na koledze Marcinie z kanału Marcel Bike. On zresztą, to nie jest jego wina absolutnie, on też się wzorował na... Jest jakaś informacja, nawet ją znalazłem w internecie, cała instrukcja jak to montować. Ktoś to wymyślił, ale to jest błędne rozwiązanie z tego tytułu, że po prostu po odpaleniu Webasto mija jeden dzień, no maksymalnie dwa dni i załączamy Webasto i ciągle jest zapowietrzony układ. Trzeba ponownie odpowietrzać i całą procedurę przeprowadzać i to już próbowałem kilkukrotnie i za każdym razem było to samo. No Marcin wpadł na po prostu taki pomysł, że da dodatkowy zawór zwrotny. Nie wiem, czy to coś pomoże, no bo on sugeruje się tym, że w trafiku miał podobnie zrobione i że wszystko działało. Ja, słuchajcie, wyczytałem w tej mądrej instrukcji coś takiego. Już wam czytam. O, i tu jest ta instrukcja, pisze tak. Pompa paliwa powinna być zamontowana niżej jak zbiornik paliwa, a tam był dużo wyżej, a wysokość pionu nie powinna przekraczać 3 metry. Jeżeli pompa paliwa będzie zamontowana wyżej jak zbiornik paliwa, maksymalna wysokość nie może przekraczać 0,5 metra. No tam jest od tego miejsca, gdzie miałem zamontowane na tym plastiku do zbiornika, no to spokojnie jest więcej, gdzieś z 80 cm. I tu następny punkt. Pompa paliwa musi być zamontowana niżej niż nagrzewnica powietrza, a wysokość pionu nie może przekraczać 2 metrów. No i ja miałem właśnie, montując, słuchajcie, nagrzewnica jest tu na poziomie podłogi, a ja miałem na poziomie takim. To jest dosłownie z 80 cm więcej. No i cały czas po prostu mi schodziło te paliwo, tak jakby się cofało. Faktycznie to wygląda, jakby był niesprawny czy nieszczelny zawór zwrotny. A to jednak chyba nie jest ta przyczyna, bo słuchajcie, kilka dni temu pompkę zdemontowałem. Nadal jest tutaj podłączone pod filtr paliwa, ale pompkę zdemontowałem i dałem ją poniżej Webasto i mniej więcej na poziomie zbiornika. I wyobraźcie sobie, że wszystkie te dolegliwości ustały. Teraz odpalam i próbuję praktycznie już chyba, nie wiem, czwarty raz. Bez żadnego problemu, wszystko funkcjonuje. Nic się nie dzieje, nie ma żadnego zapowietrzania. I pokażę wam, jak to mam zrobione. Ale muszę przynieść latarkę. I pokażę wam, jak to jest zrobione, ale to jest jeszcze jedna istotna sprawa, to muszę poprawić. To dotyczy też kąta montażu pompki. Piszę tak, kąt montażu pompy powinien być większy jak 15 stopni. Optymalny kąt pomiędzy 15 a 45 stopni. No i to wszystko. To właśnie muszę poprawić, bo ja mam zupełnie w poziomie. No ale na razie chodzi. Ale jeżeli tak producent zaleca, no to chyba trzeba to poprawić. Dobra, teraz tutaj się muszę drapać jakoś. Słuchajcie, tu mam tak. Zmniejszę ten. A nie, dobrze. Tu jest, słuchajcie, filtr powietrza. Tu jest to, co tutaj świecę o teraz. Zapukam, to jest zbiornik. A pompka, słuchajcie, jest w tym miejscu. Tu jest pompka, filtr paliwa, tyle że mam tu na takiej śrubie zamontowane, ale to ma po prostu z poziomie. Muszę to jakoś ustawić, żeby był minimalnie ten 15-stopniowy kąt. I zobaczcie, co zauważyłem. Jak miałem zamontowane w poprzednim systemie, filtr paliwa zawsze był taki wypełniony do połowy, a tu jest ciągle wypełniony do pełna. Widać, jak tam bąbelkuje? Widać? Widać. Wszystko pracuje bez jakiegokolwiek zarzutu,
któryś raz odpalam, paliwo się w ogóle nie cofa. No, przy tamtym sposobie niestety się cofało. I jeszcze wam pokażę, jak to wygląda na razie u mnie, wydech. Słuchajcie, to biegnie tam, aż spod siedzenia, no webas to jest pod siedzeniem pasażera. Idzie oczywiście przez podłogę, tu jest tłumik, wszystko na sztywno przymocowane. Dokupiłem przewód i on mi wychodzi tu na zewnątrz. Z tym, że ja zrobię to w ten sposób, że dokupię jeszcze przewód, znaczy tą rurę karbowaną, gdzieś około 2 metrów poprowadzę podłogą, żeby mi wychodził w okolicach tłumika, żeby nie był widoczny, ale żeby mniej więcej w tym miejscu wychodził. Po prostu zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli nawet tu mam wystawiony go tak, na tą rurę mam wystawioną na zewnątrz, a wieje wiatr w tą stronę, wszystkie spaliny wdmuchuje bezpośrednio pod auto, a nie chcę się po prostu zatruć. Żadne auto, żadna podłoga nie jest na tyle szczelna i tak jak już kiedyś wspominałem, gdy są silne mrozy, z reguły nie ma wiatru, a jeżeli jeszcze stoimy samochodem w jakiejś nieczce, całe, bo niektórzy mają tak założone, że ma rurę bezpośrednio i leć tam pod ten, pod podłogę. Wszystkie spaliny po prostu dostają takiej stagnacji, one gdzie idą? Idą po prostu przez każdy jeden otwór do wnętrza samochodu. Mam założony czujnik tego czadu, ale mimo wszystko wolę wyprowadzić tą rurę dalej i prawdopodobnie jako złączkę założę jeszcze jeden tłumik, bo jednak to dość mocno hałasuje, a grzeje fajnie. Słuchajcie, ja już to pokazywałem, ale może jak ktoś nie oglądał. O, to jest ta rura, która dzisiaj mi tak latała. Zrobiłem sobie w ten sposób. Różnie tam montują, po prostu dają te rury karbowane takie i to na końcu gdzieś tam zabudowują. Ja mam w ten sposób zrobione i mam możliwość kierowania sobie na przykład, żeby powietrze szło na dół, do góry, jak tam chcę. A zrobiłem w ten sposób. Czekajcie, może wam pokażę. Tylko muszę odsunąć fotel. Jeszcze kawałek na ten dzyndzel muszę, kurne, nacisnąć, ale tu muszę odłożyć nagrywadło. O, i teraz mam na maksa. O, zobaczcie, zrobiłem to w ten sposób. Tu widać takie nacięcia. Po prostu ponacinałem to. Nagrzałem nagrzewnicą, bo to jest chyba Fi70. I te miejsce, na które wchodzi, jest też Fi70. Po prostu by nie weszło. Dlatego mam z tego tytułu nacięcia. Chyba 4 zrobiłem. No, tu jest dziurka. Dobrze, niech sobie to ciepło wychodzi. I tak wychodzi tędy. Ale mam możliwość kierowania sobie, w którym kierunku chcę. A tak wygląda w środku. Odkręcam 4 śruby. Demontuję webasto. Czy nawet jeżeli mam jakieś sprawy serwisowe, to ja sobie tu wszędzie dojdę. No i tak zamontowałem pod siedzeniem. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, o ile mamy takie przesuwne fotele, bo jeżeli jest na stałe, to każda praca związana z serwisem webasto łączy się z tym, że musimy demontować fotel. No i tu mam zasysanie powietrza, kable na razie wszystkie pod wycieraczką, bo jak wiecie, jeszcze tu mam wiele, wiele prac. Muszę to jakoś nadganiać, kurczę, bo do zimy się nie wyrobię. Generalnie auto jeździ, no, grzeje, wszystko funkcjonuje jak się należy, no ale wygląda jak wygląda. Dobra, zamykamy. Webasto wyłączymy, po co ma grzać, już i tak dość długo chodzi. Którym tutaj, tym? Co ja tu robię, nie tym. A, tu zapomniałem, widzicie? Muszę dłużej przytrzymać. Włączyło się off. Za chwilę się wyłączy. Jeszcze trochę się tak przy tym motam, ale już mniej więcej wiem, o co tu chodzi. Więc ten sposób, który
pokazywałem jako pierwszy. Nie polecam, polecam dać pompkę poniżej Webasto i na poziomie zbiornika paliwa. Cześć, zapraszam na kolejny film.